Hej kochani, tutaj Szyti i dawno nie było na tym kanale Book Haulu, a tak się składa, że zebrało mi się w ostatnim miesiącu naprawdę sporo książek. Na pierwszy rzut oka jest ich jakieś 30 albo właściwie nawet ponad. Nie wiem, nie liczyłam ich, może to zrobię później. A ponieważ i tak przymierzałam się do porozkładania ich na półkach, porobienia sobie zdjęć, to stwierdziłam, że możemy ten Book Haul nagrać, bo jest ogrom książek do pokazania. I chyba zacznę tak naprawdę od mniejszego stosiku, który jest moim takim stosikiem prezentowo-zakupowym. Pierwszą książką z tego stosiku jest Dziecko Odyna i chciałam wam pokazać je od razu drugą książką, ale nie wiem, czy się do niej dokopię. Dokopię się, bo tak się składa, że miałam w maju imieniny i siostra zabrała mnie do Empika, powiedziała mi, że mam sobie wybrać jakieś książki i wybór padł na... Znaczy dała mi ograniczenie finansowe, bo gdyby mi nie dała ograniczenia finansowego, to myślę, że mogłybyśmy stamtąd nie wyjść bez ciężarówki. Pierwsza książka to Czarny Lampart, Czerwony Wilk, która akurat była minus 25% w Empiku. I wow, mega mi się podoba ta okładka i w ogóle jest to istna po prostu cegła. W ogóle wybrałam sobie właśnie takie cegły. I podobno jest to świetny kawał fantastyki. Są mapy, jest tego mnóstwo tutaj. Zapowiada się przegenialna lektura po prostu. A kolejna książka to jest coś, na co się przymierzałam już od jakiegoś czasu. Dziecko Odyna. I w maju wyszła jakby nowa książka tej autorki, zapowiadająca nowy cykl, to znaczy będąca pierwszym tomem tego nowego cyklu. Natomiast ja tego cyklu nawet jeszcze nie czytałam, więc stwierdziłam, że skoro nadarza się okazja i akurat jest przecena, to wybrałam sobie to jako drugą książkę. Natomiast sama sobie trochę poszalałam i zrobiłam zakupy z okazji moich urodzin, które akurat wypadały 30 kwietnia, no ale książki przyszły jakby już po moich urodzinach. I pierwszą z nich jest Sekretna medycyna szamanów. Nie umiałam odczytać do góry nogami. Dzisiaj mój mózg ciężko pracuje. I książka jeszcze Inne umysły, ośmiornice i prapoczątki świadomości. To jest książka, którą ja chciałam już od bardzo, bardzo dawna i ciągle zwlekałam z tym, żeby ją kupić. Nie mam pojęcia dlaczego. Tak samo jak na Netflixie ciągle odkładam obejrzenie filmu, czego nauczyła mnie ośmiornica. Moja siostra po prostu płacze ze śmiechu, jak ja mówię o tym filmie. Ale on został jakoś ostatnio nawet nagrodzony, więc muszę w końcu też znaleźć na to czas. Potrzebuję urlop. Może w trakcie urlopu uda mi się nadrobić wszystkie zaległości. No i wezmę sobie to chyba na kolana, bo trochę tutaj tego jeszcze jest z tych moich urodzinowych zakupów, czyli z prezentu ode mnie dla mnie. Książka Co Cię Gryzie? Fascynujący świat pasożytów od Karla Zimmera. Gościu bardzo fajnie pisze, ja go lubię. To jest jeden z takich chyba słynniejszych popularyzatorów nauki i autorów książek popularno-naukowych. No i to jest kolejna książka z serii Zrozum, o której co jakiś czas właściwie w filmach mówię, od wydawnictwa poznańskiego, gdzie tych książek już jest trochę sporo. Nie wiem, czy gdzieś tutaj... Nie, nie ma. O, są na przykład na zakładce, tak? I Żyli długo i szczęśliwie, książka bardziej historyczna, Śmiech ma po matce, książka genetyczna. Teraz o pasożytach, bo dlaczego by nie? I te książki naprawdę się bardzo przyjemnie czyta. Ta wiedza w nich zaprezentowana jest po prostu dobrze tak opisana, tak bardzo przystępnie. Przemiana Debory Harkness. Ja uwielbiam Księgę Wszystkich Dusz, o czym też pewnie już kilka razy mówiłam. No i Przemiana to jest tom o Markusie, czyli o tym jakby przybranym synu Matthew. Nie jest to może mój ulubiony bohater, ale biorąc pod uwagę, że to wciąż jest nawiązanie do Księgi Wszystkich Dusz, to stwierdziłam, że muszę sobie przeczytać. Poza tym Mac robi doskonałą robotę, jeżeli chodzi o wydawanie tych książek. Mamy też Wildcard od Mary Lou. Mnie się bardzo podobał Warcross. Pierwsza część była super, naprawdę, i byłam takie... Miałam takie, wiecie, jak skończyłam ją czytać, to wyszłam z pokoju i mówię wow. To było dobre. I lubię takie książki, po których jestem w stanie coś takiego zrobić, a nie zdarza się to zbyt często. Więc mega się cieszę, że w końcu mam też drugi tom, tylko mnie się cieszę, że nie mam aż tyle czasu, żeby to wszystko czytać. Bo ja praktycznie zawsze książki, które kupuję, odkładam na półkę, bo najpierw chcę przeczytać wszystkie te, które mam jakby zobowiązania recenzenckie. Więc no niestety, trochę wszystko idzie w odstawkę, a nie przeszkadza mi to kupować ich więcej i więcej. Tak dlatego kupiłam sobie jeszcze Mroczne Archiwa, czyli w śledztwo w poszukiwaniu książek oprawionych w ludzką skórę. Mega moje klimaty. To nawet się nie zapowiada jakoś zbyt rozlegle. Myślę, że to jest książka tak do przeczytania na półtorej godziny, więc akurat może na nią znajdę więcej czasu, znaczy więcej czasu, szybciej czas. Umysł przestępcy. I jak człowiek staje się mordercą, to pokażę wam dwie po prostu naraz, bo jakby tematyka bardzo podobna i takie dosyć rozległe, zwłaszcza ta, jak człowiek staje się mordercą, więc licz na to, że będzie bardzo, bardzo, bardzo konkretna i naukowa.
się prezentowały wszystkie książki gdzieś takie moje, kupione. Natomiast tutaj mam ogromny stosik, który jest w wysokości nawet chyba większej niż mój fotel, na którym siedzę. I zaczynamy! Dwie z nich to są książki premiery tego miesiąca. Dlatego tak, pierwsza to jest Pozaziemskie, gdzie mówiłam o niej właśnie w ostatnim filmie w zapowiedziach. Pierwsze ślady życia rozumnego poza naszą planetą. A druga to jest książka Miasto Mohyeonju, City of Brass, o której też mówiłam w ostatnim filmie, więc nie będę się powtarzać, ale muszę wam powiedzieć, że jest przepięknie wydana, naprawdę kawał dobrej roboty, w ogóle hardback, twarda oprawa, naprawdę pięknie się to prezentuje i mam nadzieję, że tym razem ta książka do mnie trafi. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to odsyłam was do filmiku z zapowiedziami, tam tłumaczyłam. Chemia śmierci. Zbrodnie w najtajniejszym obozie III Rzeszy. Ja interesuję się tymi rzeczami, którymi być może ludzie nie powinni. Bo interesuję się eugeniką i interesuję się tajnymi masakrycznymi eksperymentami, które miały miejsce w obozach zagłady. Nie wiem, jest w tym coś, co mnie pociąga, może moja dusza szalonego naukowca, ale lubię o tym czytać, naprawdę. Lubię mocne, konkretne opracowania na ten temat, co tam się działo, co wyprawiali i co robili ludziom i więźniom. I tak naprawdę mało jest książek, które faktycznie by to prezentowały w taki hardkorowy sposób. A ja mam jakieś upośledzenie w mózgu i lubię ten hardkorowy sposób. Nie wiem, czy w tym przypadku tak będzie, czy nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to coś takiego faktycznie bardziej konkretnego niż zazwyczaj, bo zazwyczaj te książki się tak zapowiadają, a potem właściwie nie ma w nich nic takiego, czego bym szukała. No i mamy kolejne dwie książki, które są thrillerami. Greenwich Park, o niej mówiłam w zapowiedziach na maj. Zresztą o czystym złu też mówiłam w zapowiedziach na maj, więc mamy troszeczkę thrillerów. Trzeba się czasami oderwać od rzeczywistości, poszukać coś takiego. Ja właśnie thrillery w dużej mierze traktuję jako taką, słuchajcie, rozrywkę i odskocznię, bo wydaje mi się, że w thrillerach czy w kryminałach jest pewien schemat, który musi zawsze być zachowany. I rzadko kiedy jest tak, żeby ten thriller czy kryminał faktycznie mnie tak mega, mega, mega zaskoczyły i tak mega wbiły w fotel. Oczywiście jest to super, kiedy coś takiego się zdarza, ale w większości przypadków jest to raczej czysta rozrywka, gdzie można sobie tak się fajnie pobawić. Nie piszcie do mnie teraz. Można się fajnie pobawić w detektywa, w prowadzenie śledztwa i tym podobnie. A jeżeli jest jeszcze do tego fajny jakiś taki mroczny klimat, to już w ogóle super. Spence Trouble. Słuchajcie, z herbatką gratis w środku. O Jezu, z cynamonem. Nie cierpię cynamonu. Ale wcisnę komuś, kto lubi. Natomiast sama książka, no słuchajcie, wow, wróciły duet matka-córka cast. I ja mam, jak mówiłam kiedyś, wielki sentyment do serii Naznaczone, ale tutaj mamy czarownicę, a nie wampiry, więc już w ogóle myślę, że będę kupiona. Chociaż nie wiążę z tą książką jakichś wielkich nadziei, bo prawda jest taka, że te autorki piszą w sposób bardzo prosty, schematyczny i banalny. Ale to jest właśnie taki mój odmóżdżacz. Czasami potrzebuję też takiego książkowego odmóżdżacza. Mam też książkę polskiej autorki Piętna i coś mnie zainteresowało w niej na tyle, że mam wrażenie, że to jest podróż w mroczną otchłań ludzkiego umysłu dziewczyny zdegenerowanej, zniszczonej trochę, która szuka akceptacji, gdzieś próbuje odnaleźć swoje miejsce w tym życiu i mam nadzieję, że ta książka będzie taka, wiecie, trochę ryjąca banie, trochę taka niszcząca emocjonalnie. Na to liczę, serio. To są też takie książki, gdzie jest ich mało i naprawdę rzadko kiedy trafiam na coś takiego, co mnie zniszczy, a ja lubię, kiedy książki mnie niszczą pod takim względem emocjonalnym. Zresztą ktoś kiedyś powiedział tak, że książka w duszy czytelnika powinna wywołać obrażenia. Ja uwielbiam książki, które wywołują w mojej duszy obrażenia. Słuchajcie, rozmowa z kotem. Mimo, że Hinatki z nami nie ma i wkrótce być może będą dwa inne kociaki w tym domu, znaczy no być może, na pewno będą, bo już są, że tak powiem, zaklepane. To u rodziców też jest kot, no i generalnie powiem tak, Hinata nauczyła mnie wszystkiego, więc ja raczej nie potrzebuję sięgać po takie książki, ale lubię i zawsze jakieś tam ciekawostki gdzieś tam może z tego wyniosę, a potem może podrzucę mamie, bo ona się kota dopiero uczy, że tak powiem, na nowo, gdzie ja z Hinatą, no mówię, Hinata po prostu nauczyła mnie wszystkiego, za co jestem jej też ogromnie wdzięczna. Ale jeżeli jesteście kociarzami albo nie umiecie sobie poradzić z kotem, to książka kociej behawiorystki będzie tutaj w sam raz. Mamy kolejny thriller Tima Weavera, Nie wiesz, kim jesteś.
O nich też gdzieś mówiłam w jakichś zapowiedziach, bo no tak się składa, że jednak, wiecie, podchodziły do mnie po prostu te wszystkie książki, które chciałam. No i Tim Weaver fajnie pisze, jego książki się naprawdę przyjemnie czyta i mają taki fajny klimat, taki mroczny, duszny, ponury i to robi robotę w jego książkach, ale nie tylko to, bo są zazwyczaj naprawdę dobrze przemyślane, skonstruowane i wszystko odpowiednio zaprezentowane. No i mamy coś, co na pewno też mama mi podkradnie, Córy Ziemi. To jest książka autorki Las zna twoimi, która mega mi się podobała, choć teoretycznie nie jest książką w moim klimacie, ale naprawdę miała w sobie coś takiego, co mnie po prostu tak urzekło i mi się tak cudownie czytało i wiedziałam, że na pewno spodoba się też właśnie mojej mamie, bo to 100% jej klimaty, więc na pewno jak ja przeczytam, to książka pójdzie dalej. Bo ostatnio moja mama, słuchajcie, zamienia się w typowego książkoholika, nie śpi po nocach, nie dlatego, że nie chce, tylko po prostu nie może, ma jakąś bezsenność i po prostu siedzi do trzeciej w nocy i czyta książki. No, fajnie, jak nie trzeba rano wstawać, iść do pracy, zarąbista sprawa niby, chociaż nie do końca, ale tak, mama, typowy książkoholik, po nocach czyta książki. Mam książkę także, projekt Hail Mary and the Wire, gdzie wszyscy już chyba ją przeczytali, ja jeszcze nie, bo ostatnio naprawdę, słuchajcie, maj miałam zawalony pracą, zawalony robotą i wieloma perturbacjami tutaj i wszystkim innym, ale podobno wypada naprawdę świetnie, podobno na miarę Marsjanina, więc jest nadzieja, gdzie ja w sumie i tak Artemis też mi się podobała, ale w ogóle Marsjanin był no sztosikiem, mam nadzieję, że tutaj też będzie sztosik, dajcie znać w komentarzu, czy już może przeczytaliście. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Dopiero połowa tego wielkiego stosu za nami. A i tak staram się, słuchajcie, sprężać. Jakbym tak chciała o każdej książce mówić tyle, ile bym chciała, to ten film trwałby godzinę. Mam nadzieję, że macie herbatę albo kawę do tego wszystkiego. Naturalna apteczka. Domowe sposoby na codzienne dolegliwości. Ja mam tak fajne ciało, że ono naprawdę bardzo pozytywnie reaguje na medycynę naturalną. Czyli jak mnie na przykład boli głowa i wypiję, nie wiem, jakieś zielsko, albo zjem 10 migdałów, albo wypiję szklankę wody, to mi przychodzi. Ja całe życie praktycznie nie brałam żadnych leków, gdzieś tam tylko jakieś naturalne właśnie suplementy i świetnie funkcjonuję. Jestem w pełni zdrowa, świetnie się czuję. Poza moją alergią. Ale na alergię też biorę olej z czarnuszki. Serdecznie polecam, działa. O dziwo. Nie byłam przekonana, ale serio, daję radę. Więc to jest książka, która właśnie idealnie, że znalazła się u mnie, bo tak jak powiedziałam, ja świetnie na takie coś reaguję i lubię mieć takie, wiecie, książki gdzieś pod ręką, żeby sobie od razu sięgnąć, sprawdzić, po co mogę po prostu tutaj, nie wiem, co mogę wypić, co mogę zastosować, żeby się pozbyć danej dolegliwości. A to jest właśnie taka, wiecie, książka konkretna, bez jakichś zbędnych opisów. Mamy na co, po co, po co, na co i dlaczego. I o to chodzi. To jest najważniejsze po prostu, samo sedno. Następna książka, z którą mam związane pewne obawy. Zaraz to wszystko się tu na mnie przewali. Szpital dla psychopatów Stephena Seagera. Ja czytałam książkę tego autora inną, Psychopaci, i byłam mega rozczarowana, była mega słaba. I mam pewne wątpliwości, czy sięgać po nią. Znaczy, no sięgnę, bo mam ją, tak? Mam ją do zrecenzowania. No i nie wiem, czy to będzie pozytywna recenzja tak naprawdę, bo tak jak mówię, pierwsza mnie mega rozczarowała. No ale daję szansę ponownie, być może tutaj autor się zreflektuje i tutaj będzie znacznie lepiej. Muszę to położyć gdzieś indziej. Dobra. No i mamy coś, co na pewno mnie nie rozczaruje. Taką mam nadzieję. Krew Maxa Czornyja. Uwielbiam po prostu ten cykl. Uwielbiam. I Boże, Deryło wraca po raz chyba już nie wiem który. Chyba po raz ósmy. Tak mi się wydaje, że Krew to już jest ósmy tom. Max Czornyj po prostu gna z pisaniem tych książek i z ich wydawaniem. Ale ten cykl jest naprawdę bardzo dobry. Jestem ciekawa, co tym razem przygotował swoim czytelnikom. Jaką makabrę, jaką konspirę. Na pewno będzie mocno. Po prostu wow, super. Mamy też książkę Zrozumieć szaleństwo, czyli o eksperymentach medycznych. I lubię takie rzeczy. Gdzieś kiedyś była taka książka właśnie eksperyment, tylko nie pamiętam autora, Luke, coś tam. I może to będzie nawet coś w podobnym klimacie. Lubię. Tak jak już nawiązywałam dziś do eugeniki i tajnych eksperymentach, lubię także eksperymenty właśnie z ogranicza psychiatrii i psychologii, bo to, co się dzieje w naszym mózgu, to, co się może dziać z człowiekiem, to jest naprawdę coś niesamowitego, jak to wszystko tam funkcjonuje. Zasady moralności gdzieś też do tego wszystkiego dochodzą, więc jest to takie, wiecie, śliskie i ma pewną granicę, ale zobaczymy, co też Susanna Kahalan ma nam do zaoferowania. Dobra, myślę, że zostało ich tyle, że mogę wziąć na kolana.
I mamy książkę Alana, pierwsza przygoda Tamory Pierce. Książeczka dosyć cienka, więc będzie się szybko czytać, zresztą nawet ma taką czcionkę, taką wiecie, jak w książkach dla dzieci. Trochę creepy. A przy okazji pokażę wam, zobaczcie, jakie słodkie zakładki teraz robi tania książka. Romeo suje. Są super. No i tak, ja lubię Tamorę Pierce całkiem, znaczy lubię. Mam dobre wspomnienia z książkami jej, które do tej pory czytałam. Dawno nie było nic od niej w Polsce, więc stwierdziłam, że sięgniemy po Alanę. Chociaż wydaje mi się, że to będzie raczej coś skierowanego do młodszego czytelnika. Fantastyka taka, wiecie, 14 lat, coś takiego. Ale zobaczymy i dam wam znać. I mam też książkę, na którą mega polowałam. Mam Oblicza śmierci Grzegorza Kapli, o której też mówiłam w zapowiedziach na maj, że mega się jaram, bo ja uwielbiam czytać o takich obrzędach właśnie, o takich wierzeniach na temat kultu śmierci, La Santa Muerte i te sprawy. Więc wow, mega, 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 mega. Ja w ogóle, słuchajcie, teraz tak do mnie dociera, ile super książek do mnie dotarło w tym miesiącu. Ile super książek muszę przeczytać i zrecenzować. I nie wiem, za co się zabrać najpierw, naprawdę, bo tego wszystkiego jest tak dużo. A dzisiaj chcę jeszcze iść na rolki i mam ogrom pracy i Boże Święty. Niech mi ktoś wydłuży dobę. Pragnę tego, muszę skonstruować jakieś takie urządzenie, nawet nie wehikuł czasu, tylko coś, co wydłuża dobę. Tak. Albo nie wiem, zrobić coś, żeby nie spać po nocach. Mamo, jak to robisz? Dobra, mamy kolejne zakładeczki od taniej książki właśnie. Mają teraz motyw koci. To jest cudowne. Ja jestem typową kocią mamą, crazy cat lady. Mamy Rządy Wilków, gdzie kocham Griszę, kocham Libardugo, kocham Darklinga. Nie przeczytałam jeszcze Króla z Bliznami, ale ponieważ ta książka jest do recenzji, no to mam silną motywację, żeby Króla z Bliznami przeczytać, bo nie będę recenzować drugiego tomu, nie znając pierwszego. A więc tak, w końcu, to będzie ta silna mobilizacja. To jest naprawdę taka już stricte, że po prostu... Wiem, że ten Król z Bliznami musi zostać przeczytany, zanim sięgnę po Rządy Wilków. Boże Święty, jeszcze 5 książek, słuchajcie. I tu właśnie mamy Żelaznego Wilka, tej samej autorki, gdzie było Dziecko Odyna, gdzieś tutaj leży. To, co pokazywałam na początku Żelaznego Filmu. Żelaznego Filmu. Tak jak mówiłam, mój mózg dzisiaj ciężko myśli, mam nacięte dziąsło. Żelazny Wilk, czyli nowy cykl od tej autorki, gdzie było Dziecko Odyna jako pierwszy tom innego cyklu. Dobra, muszę kończyć ten film, bo naprawdę dzisiaj się zamieszam i ciężko, 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 bardzo ciężko. Nie wiem, od której książki zacznę. Napisałam, że od tej, bo ta jest do recenzji, a tamta jest kupiona, więc tak to zazwyczaj się kończy, ale klimaty wikingów, klimaty skandynawskie lubię, bardzo lubię. Następna książka to jest Wieczna Wolność i tutaj chyba też nie będę już dużo mówić, bo to jest Wehikuł Czasu, seria, cykl od Rebisa, gdzie mówię, chyba w każdym filmie mówię o tej serii, więc naprawdę pozwolicie, że przemilczę to, ale polecam, 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 zresztą to jest kontynuacja, wiecie, Wiecznej Wojny, więc spoko. Następna książka to Bieliska, którą poleca Max Czorny. Ja ponieważ polecają Max Czorny, to stwierdziłam, że muszę ją przeczytać, bo Max Czorny zna się na rzeczy i ja go bardzo lubię. To jest mój ulubiony autor, jeżeli chodzi o polskie kryminały i thrillery. A czytałam też już jakąś książkę Ewy Przydrygi. Chyba Miała Umrzeć, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, czy jest tu gdziekolwiek. Tak, tak, Miała Umrzeć, to czytałam. I było fajne. Więc mam nadzieję, że to Bieliska też będą fajne. Zresztą jest jakieś szaleństwo na Bookstagramie związane z tą książką. I są pozytywne opinie, więc myślę, że mi się spodoba. A to jest książka, o której też mówiłam w zapowiedziach w ostatnim filmie, więc też wam tam odsyłam. Sekretne życie kotów. Jak to ja, kocia mama. I ostatnia książka z tego wszystkiego. Czy ktoś to w ogóle liczył na przykład? Jestem ciekawa, czy ktoś liczył. Jak ktoś liczył, to dajcie znać w komentarzach, ile tych książek jest, bo ja pewnie tego w końcu nie policzę. Tak mi się wydaje. I czymś się już usyfiłam. Nieważne. Ludzkość, czyli książka popularno-naukowa o historii ludzkości, o naszej historii, co jest ważne. Mam nadzieję, że w jakimś takim ujęciu bardziej pod względem ciekawostek niż jakiejś takiej nudnej wiedzy, znaczy nudnej wiedzy. Wiedza nie jest nudna, ale trzeba ją umieć odpowiednio właśnie zaprezentować, więc mam nadzieję, że autor właśnie to tutaj zrobił. Takim oto sposobem dotarliśmy do końca. Jest tych książek ogrom, nie mam pojęcia od czego zacząć. Więc dajcie znać w komentarzach, może co czytać najpierw, czego recenzję chcecie najpierw. To już nakreśli mi może jakiś mój plan działania, chociaż na chwilę obecną po prostu mam pustkę w głowie i nie mam pojęcia po co sięgnę w pierwszej kolejności. Dzięki za oglądanie i na razie.